Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Gość WLC na platformie wlc.pl. Lepsza strona Wrocławka. Moim Państwa gościem jest człowiek pomysłów innowacyjnych w Wrocławku, Krystian Świech. Witam Cię, Krystianie, bardzo serdecznie. Witam Cię, witam Państwa. Krystian reprezentuje nowe miejsce na mapie Wrocławka, lewitację Centrum Floatingu i o tym dzisiaj sobie porozmawiamy na naszym spotkaniu. No nie byłbym sobą, aby nie zaciekawić też naszych widzów, a także również samego siebie. Dlaczego akurat wymyśliłeś taką branżę dla siebie? Bo z tego, co rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, no i wcześniej współpracując z lewitacją, no mało kto jeszcze wie o tej branży, ale ona jest bardzo szybko rozwijająca się w naszym kraju, z tego, co się zorientowaliśmy. Zaczęło się od tego, że kiedyś prowadziłem, czy dalej prowadzę zresztą agencję pracy tymczasowej i w pewnym momencie przyszedł czas, żebym wpuścił doradcę biznesowego, który układa biznesy, struktury, procesy w firmach. Generalnie pozdrawiam pana Krzysztofa Matele, który zajmuje się właśnie między innymi przekształcaniem spółek ZO w spółki akcyjne. I wziąłem takie doradcę i po prostu i po pierwszym spotkaniu gość stwierdził, że jak nie poukładam sobie w głowie, to nie poukładam firmy. I powiedział, że istnieje taki zabieg jak floating. Oczywiście podobnie jak ty nie wiedziałem, co to jest. Spróbowałem w Katowicach kilka razy, później zacząłem chodzić seryjnie. Okazało się, że działa jak magia, zdejmuje stres z głowy, pozwala patrzeć na problemy z boku. Tak doraźnie pomaga po prostu poradzić sobie z nawałem informacji, z jakimś tam przepracowaniem, stresem, depresją i takimi rzeczami, więc wierzyłem w to. I mniej więcej po roku regularnego korzystania z floatingu postanowiliśmy z żoną, żeby otworzyć to, dlatego że jeszcze w tamtym czasie najbliższy floating był 100 km stąd, w Bydgoszczy i w Łodzi. W tej chwili jest już w Toruniu, pozdrawiam konkurencję z Torunia. Mają bardzo czysto, bardzo schludne, jak ktoś jest z Torunia, to zapraszam, natomiast bardziej zapraszam do siebie. My nie jesteśmy dla siebie absolutnie konkurencją, działamy terytorialnie. Także tak się zaczęło, mniej więcej rok trwało szukanie lokalu, który spełniałby kryteria po pierwsze sanitarne, po drugie otoczenie takiego miejsca musi być wyciszone, w związku z tym trochę się szukałem, aż w końcu znalazłem na Reja 7x9 i tam po 3-4 miesiącach remontu udało się w listopadzie otworzyć. No tak, rzeczywiście od 2 listopada to miejsce jest już widoczne na samych mapach, ale też można korzystać, dlatego serdecznie zapraszamy. Do takiego zabiegu, bo tak to możemy nazwać, musimy się wcześniej przygotować. Oczywiście instrukcje oraz krótki informator udzielany jest na miejscu albo drogą telefoniczną przez Was, osoby, które obsługują na co dzień to miejsce. Natomiast ciekawi mnie też właśnie dobór samych informacji na temat floatingu, bo rozmawialiśmy też w naszym tutaj gronie, że nie zawsze jest to łatwy dostęp, nie zawsze możemy znaleźć jakieś właściwe informacje, których my możemy sami zaczerpnąć jakąś wiedzę. Tego jest dosyć mało na rynku polskim. Sami wiemy też, jak przygotowaliśmy tekst do tego, kiedyś polecałeś mi różne strony i musiałem też się zagłębić, bo nie było to wychwytywalne w taki prosty, jasny i klarowny sposób dla Polski, dla Polaków, bo często było w języku angielskim na przykład przedstawiane. Myślisz, że z perspektywy czasu to rzeczywiście będzie jakieś rozwiązanie rewolucyjne dla ludzi z różnymi schorzeniami i problemami? To znaczy tak, wyprowadzę Cię z błędu, bo do zabiegu floatingowego nie trzeba się w ogóle przygotowywać, trzeba przyjść, po prostu nie wypić kawy, nie wypić nic, co Cię generalnie pobudza, nie zalecam też zaraz po wysiłku, czyli nie chciałbym, żebyś do mnie przybiegł z joggingu. Czy wyszedł z siłowni, dostajesz klapki, dostajesz ręczniki, dostajesz mydło, dostajesz prysznic, toalety, dostajesz w zasadzie komplet, żeby wejść po prostu, a dostajesz suszarkę, więc wychodzisz jakby suchy, więc generalnie można przyjść z marszu, tylko powiedzmy nie stosować pobudzaczy. To od tego zacznę. Natomiast czy to będzie, no tak, masz rację, statystycznie, akurat przyglądałem się statystykom, więc 5% społeczeństwa polskiego wie o floatingu, w Stanach wie 80, korzysta 20 do 30. Podobnie jest w Australii, tam jest to bardzo, tam jest kilka
studiów floatingowych w każdym dużym mieście, więc potencjał w Polsce jest bardzo duży. Natomiast pytanie, co ma zrewolucjonizować, bo powiem szczerze, że floating wpływa na wiele rzeczy, znaczy uspokaja głowę, co do zasady. Natomiast to, co ty wyciągniesz z tej godziny ciszy, to jest tylko twoja sprawa, bo ja nie wiem, czy ty masz depresję, czy ty masz stan lękowy, czy ci ktoś zmarł bliski, czy jesteś przepracowany, czy po prostu przebodźcowany z informacjami, reklamami, ilością telefonów. Każdy z nas w jakiś sposób jest zmęczony, bo my jesteśmy po prostu w czasach, w których jesteśmy zawalani od samego rana, do samego wieczora, dopóki nie zaśniesz, milionami informacji, których nie jesteśmy w stanie przerobić. My mamy Facebooka, nasi rodzice tego nie mieli, mamy Instagram, mamy telefony komórkowe. Często łapałem się na tym, że o godzinie 13 nie widziałem już historii poprzedniego dnia w komórce. W związku z tym użyłem komórki tam około 100 razy. Przez pół dnia jeszcze została druga połowa dnia, więc i powiem szczerze, że znając trochę lokalny biznes, jestem przekonany, że większość tych ludzi ma podobnie i większość tych ludzi ma przebodźcowane głowy po prostu. Mm-hmm. Ale floating jest miejscem, w którym my, to jest w zasadzie odpowiedź na te czasy. W zasadzie to jest jedyne miejsce, gdzie można odciąć się od obrazu, od dźwięku, od dotyku, od grawitacji i od poczucia powonienia. To jest coś niesamowitego, dlatego że ja się zastanowić, czy jest jakaś alternatywa do floatingu. Absolutnie nie znalazłem nic podobnego. Możesz się walnąć oczywiście po robocie na popołudniową drzemkę, no ale tam są bodźce pod tyłem. Dzieci, telewizor, jednak światło, jednak to łóżko. I to jest absolutnie coś innego. Po prostu nie ma miejsca, w którym można by było w taki sam sposób odpocząć jak we floatingu. Ja liczę na to, że po prostu społeczeństwo w to uwierzy, bo ja w to uwierzyłem, ja to nie zrobiłem nawet dla biznesu, bo jakby żyję z czegoś innego zupełnie. Natomiast ja jestem przekonany, że to jest zabieg tych czasów, właśnie tych czasów, nie tych, które minęły, nie tych, które będą, tylko dzisiaj tych, które po prostu, w których żyjemy. Nie? Bardzo charakterystyczne podejście dla osób, które faktycznie chcą zmieniać troszkę świat. Może teraz powiem zbyt globalnie, ale ty jesteś taką osobą właśnie innowacyjną, pomysłową, bo myślę, że niewielu by się znalazło w naszym mieście lub gdziekolwiek indziej, patrząc po liczbie miejsc floatingowych w naszym kraju, który podszedłby do tego w ten sposób. Daję sobie czas, chcę sprawdzić, jak ludzie na to zareagują, chcę sprawdzić, aby jak najwięcej osób z tego skorzystało, ale też po to też u Ciebie jest ta ściana emocji, gdzie ludzie mają wyjść, sprawdzić konkretnie i podzielić się tym, jak oni to przeżyli. To jest też coś nowego, coś fantastycznego moim zdaniem, na co warto zwrócić uwagę. To jeżeli byśmy mieli jeszcze tak scharakteryzować oprócz tego miejsca, ale również sam zabieg, jak on wygląda. Bo wiemy, że 60 minut trwa, ale tak krok po kroku, jakbyśmy też naszym widzom mogli to przedstawić. Wiesz co, ja wolę tego nie robić. Okay. To znaczy, powiem tak, jakby skorzystasz z toalety, zapisujesz się, umawiasz się na termin, korzystasz z toalety, dostajesz float room jakby do dyspozycji, gdzie masz toalety, gdzie masz prysznic, gdzie masz kosmetyki, gdzie masz jakiś tam kosmetyk do makijażu, suszarkę, ręczniki, o nas dostajesz, klapki, tak jak mówiłem, ten komplet dostajesz po to, żeby czuć się komfortowo. Włączam 60-minutowy seans, na Twoich oczach się jeszcze filtruje ta woda, żebyśmy mieli pewność, że jest po prostu czysta. Wchodzisz na 60 minut, wybudza Cię światło, które w pulsacyjnym tempie zaczyna świecić i to będzie, jest czas, gdzie masz 2 minuty na wyjście z seansu, bo właśnie dobieg końca. Prysznic, tylko tym razem bez udziału szamponu i bez udziału mydła, po to, żebyś ten siarczan magnezu został najdłużej na skórze i na paznokciach i na włosach, bo to działa odżywczo, regenerująco. To w ogóle czuć po 3 zabiegach, czuć, że ta skóra jest inna. W ogóle polecam 3 lub 4 razy, dlatego że to namacalnie czuć, że jest po prostu lepiej ze skórą. To jest w ogóle coś, czego nie doświadczyłem żadnym po prostu kremem, absolutnie.
I to w zasadzie tyle, co bym chciał powiedzieć. Całą resztę wolałbym powiedzieć już na miejscu. Już na miejscu pacjentowi, który będzie gotowy. Bo trzeba też przyznać i powiedzieć to wprost, że no, jakby takie właściwe informacje i te kluczowe, to robisz to osobiście ty. Ty informujesz swoich gości, na czym to polega, tak? To jest, mamy do czynienia akurat teraz z Krystianem, który jest właścicielem tego miejsca i ma dosyć sporą wiedzę na ten temat, dlatego też wydaje mi się, że najlepiej przed takim zabiegiem właśnie porozmawiać z Krystianem, aby też myślę, że chciałbym o to zapytać też ciebie właśnie w tym momencie, bo trochę mi przyszło to do głowy, czy to jest tak, że ludzie jeszcze mają jakie obawy przed takim zabiegiem? Co jest najczęstszym jakąś rzeczą, którą wymieniają, która nie do końca im w tym miejscu się podoba, może nie podoba, albo po prostu może to jest brak zrozumienia tego floatingu, może jeszcze ten zabieg po prostu nie jest tak popularny i nie każdy wie, o co chodzi. Bo zdaje mi się, że często jest na przykład mylony z jakimś spa, bo też się w jakiś komentarzach kiedyś w internecie na ten temat. Znaczy padają pytania od zasadnych, czyli jakie są przeciwwskazania, czy jak się przygotować, czy co tam jeszcze. Ale po takie pytania na przykład, czy trzeba umieć pływać, czy zabrać ze sobą czepek i okulary, czy tego typu historie. Także natomiast, padają pytania o higienę osobistą, dlatego że woda jakby wiruje w obiegu zamkniętym. Mhm. To nie jest woda, którą wymieniam po każdym, właśnie to jest kolejne pytanie, to nie jest woda, którą wymieniam po każdym kliencie, tylko jeżeli ja wejdę o 15, to ty o 16 wejdziesz po mnie po prostu i tyle. I zasadnym jest pytanie, co z higieną osobistą, skoro wchodzimy tam, jak nas Pan Bóg stworzył. Tak. I tutaj, natomiast tutaj jest, po pierwsze jest urządzenie medyczne, które jest, posiada wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa i higieny, w związku z tym tutaj ten zabieg musi być bezpieczny. Natomiast powiem może, w jaki sposób filtrujemy wodę. Po pierwsze, jest jej metr sześcienny, więc jest powiedziałbym dość dużo, więc stosujemy chemię basenową, niektórą codziennie, niektórą co kilka dni, niektórą raz w tygodniu, która doprowadza do tego, że ta woda jest po prostu krystalicznie czysta, co widać gołym okiem, jest zaskakująco czysta, bym powiedział. Niektórzy to porównują z basenem, z jacuzzi, ale to nie jest w ogóle jakby płaszczyzna do porównań, dlatego że woda w basenie filtruje się kilka dni, myślę, że około tygodnia, natomiast tu się filtruje na naszych oczach trzykrotnie przed zabiegiem i na naszych oczach również trzykrotnie po zabiegu. W związku z tym i to jest jakby jeden z elementów. W nocy i między klientami, jakby jeżeli mam przerwę kilku godzin, to co dwie godziny włącza się jeszcze na 10 minut, czyli w tym momencie ta filtracja odbywa się 14-15-krotnie, jak tak przeliczałem. Oprócz tego każdy klient ma obowiązek skorzystać z toalety i wziąć prysznic, dokładnie się wymyć, łącznie z umyciem głowy i ze zdjęciem makijażu. Z tym jest duża szansa, że wchodzimy tam po prostu czyści. I też liczę na to, że będzie to na tyle prestiżowy jakby zabieg, że umówmy się, że tam przychodzili ludzie, którzy idą tam odpocząć, dać odpocząć głowie, a nie coś mi tam zmajstrować, więc no tak. Wytnij to. więc jeśli chodzi o higienę, no to tutaj jest naprawdę najwyższy poziom możliwy. Właśnie, bo wydaje mi się, że te pytania też mogą często właśnie dotyczyć samej sterylności miejsca, tak? Tego, w jaki sposób jest to przekazywane z jednego klienta do drugiego, ale myślę, że ująłeś to dosyć dokładnie i uspokoiłeś i wyjaśniłeś przyszłym swoim gościom, że tutaj jest jak najwięcej, jak najbardziej wszystko przygotowane, jest jak najbardziej sterylnie i bezpiecznie dla gości. Także wydaje mi się, że to jest taka ważna informacja. No dobrze, jesteś miesiąc we Włocławku ze swoim miejscem. To jestem ciekaw jeszcze tak z perspektywy ciebie, który jest w tym miejscu, podejrzewam, że niemalże codziennie. Jaki jest odzew mieszkańców w tej krótkiej perspektywie czasu, bo nie jest tajemnicą, że nagrywamy naszą rozmowę w grudniu. Jak to Włocławek przyjął przez ten pierwszy miesiąc, półtora działalności lewitacji?
Trafiło mi się kilka osób, które korzystało w innych miastach i ci są zachwyceni, że to powstało w Włocławku. To jakby bez dwóch zdań. To jestem zadowolony, że te opinie z innych miast są na tyle pozytywne. Jednak 95% korzystających to są ludzie, którym trzeba od początku wytłumaczyć. Natomiast ja na dobrą sprawę jeszcze marketingowo niewiele zrobiłem, jak mam to ocenić. To jeszcze niewiele zrobiłem i tutaj powiedzmy sobie szczerze, to się rozkręca. Dzisiaj jest sezon świąteczny, więc jako w ramach prezentów oczywiście vouchery schodzą. Od piątku zapraszam do zakupu voucherów, dlatego że my od siebie jako Lewitacja będziemy przez 5 dni aż do świąt rozdawać do każdego voucheru atrakcyjny upominek. Naprawdę atrakcyjny, więc zapraszam. Tutaj nie ma ściemy. Ale generalnie najbardziej mnie cieszy to, że ci ludzie sami po ten mazak po prostu proszą się o ten mazak, daj mi po prostu coś napisać, bo jestem w ciężkim szoku i w jaki stan mnie wprowadziłeś. To jest po prostu niesamowite. Myślę, wydaje się, że to jest klucz naszej rozmowy teraz, w czym może pomóc taki zabieg, tak? Bo to jest coś, o czym ty mówisz z autopsji, bo sam jeździłeś i to aż do Katowic też na takie zabiegi. Także krótka geograficzna mapa Polski wskazuje, że pół Polski trzeba było przejechać, żeby. No ale to jest niespecjalnie tam. No tak, ale okej, okay, ale tak czy siak, gdzieś tam po prostu szukałeś tego miejsca, żeby one były właściwe dla ciebie. To teraz też warto powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, czy jesteś murarzem, czy jesteś bankowcem, czy jesteś kimkolwiek innym, jeżeli potrzebujesz się odciąć rzeczywiście od tych bodźców codzienności, które cię przetłaczają, to miejsce floatingowe jest właśnie dla ciebie. Tak, zdecydowanie. To znaczy tutaj spodziewam się jednak ludzi zmęczonych psychicznie niż fizycznie, chociaż jest to też zalecane. Na przykład Steph Curry z Golden State Warriors chodzi na zabiegi floatingowe 2 razy w tygodniu i nie wyobraża sobie nie pójść przed meczem, dlatego że on jest przebodźcowany na meczach, bo jest stres, bo jest publika, bo to. Tak. A drugie miejsce, gdzie jest przebodźcowany, to są te tłumy fanów, które nie dają mu po prostu żyć. Więc przynajmniej tak wynika z wywiadu, którego udzielił na łamach jednej z gazet. Natomiast podłapałem to, bo jestem ze środowiska koszykarskiego. No tak, nie da się ukryć, nie tylko wzrostowo. Tak. Więc to mnie w ogóle ucieszyło, że na przykład Liga Angielska Piłkarska, Premiership też korzystają, mają swoje float roomy i swoje kabiny floatingowe, więc jest to stosowane i widać skuteczne na najwyższym poziomie, także liczę na to, że panowie z Anvilu też się zdecydują. Nawet się Iwan Almeida wybierał do nas ze swoim bratem, natomiast nie dotarł niestety, także zapraszam jednak, żeby... No to jest dobry moment, żeby zaprosić Iwana jeszcze raz. Iwan miał też przyjemność gościć u nas kiedyś w wywiadzie u Karoliny, bardzo sympatyczna postać, ale widać po jego relacjach na Instagramie i na Facebooku, że on gdzieś te słuchawki zawsze mu towarzyszą, gdzieś tam stara się podczas rozgrzewek, czy na treningach, czy jak jest na siłowni, rzeczywiście odciąć od tego, co go otacza, a tutaj będzie miał zupełne odcięcie, które może go nawet bardziej zaskoczyć niż on sam sądzi, więc do tego apelu również się przyłączamy jak najbardziej, aby nie tylko Iwan Almeida dotarł ze świata koszykówki, ale też innych sportowców. Jest bardzo dużo maratończyków we Włocławku, jest bardzo dużo osób, które również starają się dbać o swoje zdrowie. No, wiem, że teraz podczas pandemii jest to troszkę trudniejsze z tym bieganiem gdzieś tam na większych zawodach i imprezach, ale na co dzień serdecznie zapraszamy. Jeżeli jeszcze nie znacie miejsca Centrum Floatingu przy Reja 769, to jest tutaj osoba, która była pomysłodawcą tego miejsca i jak najbardziej zachęcamy do wzięcia udziału. Przyznam się szczerze, że redakcja WLC też niebawem zamierza odwiedzić Centrum Floatingu Lewitacja. Dobrze, Krystian, to jeszcze tak pod koniec naszej rozmowy chciałbym Ciebie jeszcze dopytać o taką rzecz związaną z samym miejscem, ale też właśnie z ludźmi, którzy niewiele jeszcze o tym miejscu wiedzą, w jakiś sposób faktycznie, ale gdzieś już wiedziałeś, ty słyszałeś, że się dowiadywali o tym, ktoś przychodzi, pyta o jakieś konkretne rzeczy.
Jaka jest taka liczba potencjalnych osób we Włocławku, jakbyś tak mógł powiedzieć mniej więcej, które w jakiś sposób zainteresowało się? Było u Was w lokalu, pytało o takie rzeczy i co takiej osobie trzeba przekazać w takich krótkich trzech informacjach? To znaczy, powiem tak, tak jak powiedziałem, jeszcze nie było dobrze reklamy, więc uważam, że tego osoby nie było źle. Natomiast obsłużyliśmy około 100 ludzi, z tym, że mam tutaj na myśli też sprzedane vouchery. Świadoma floatingu liczba to było naprawdę, nie wiem, 5% może z tego. Czyli te 5%, o których mówiłeś na samym początku, a cała reszta się potwierdza. To są ludzie, którzy przyszli pierwszy raz i pytają się o cały zestaw w zasadzie, co to jest. I jeżeli nawet wygooglowali, to często trafili na kapsułę floatingową, która taka jest różnica, że kapsuła jest dużo mniejsza. Ja trochę ze względu na własne gabaryty postawiłem dwie kabiny, ponieważ moja ma 240 długości, 140 szerokości, 2 metry wysokości. To od razu klaustrofobików jakby przyciąga, spróbować jednak floatować. Żeby też się nie ograniczać w jakiś sposób, tak? Na osoby, które mają z przestrzenią. Tak. A to w ogóle powiem ciekawostkę klasę, tylko za chwilę. W każdym razie mogły trafić na kapsułę. Kapsuła jest po prostu wygląda jak muszelka. Ona też ma swoje wymiary, nie wiem, tam 210 na 120 mniej więcej. Natomiast jest malutka, jest zamykana, zamykasz samemu, trochę sobie jakby ściągasz sufit na głowę i tam jest faktycznie klaustrofobiczne. To jest sytuacja, to jest miejsce, w którym trudniej znieść 60 minut. To z całą pewnością próbowałem. Zresztą się tam ledwo zmieściłem, więc tam... No tak, miałbyś ciężko. Taka, się obijałem o ściany, a obijanie o ściany jest kolejnym bodźcem dotykowym, takim, którego nie niwelujemy, więc to jest po prostu, moim zdaniem, inne urządzenie, innej jakości zupełnie. Więc to są ludzie, którzy często trafili na kapsuły, którym trzeba pokazywać komory i pokazywać, czym się różni, omawiać to wszystko, ale co do zasady całe 95% ludzi, którzy przyszło po komplet informacji, jakby nie wiedzą kompletnie nic, więc trzeba od początku tłumaczyć i często przekonywać, dlaczego tak, dlaczego nie. No. Na nie to akurat za dużo nie ma jakby argumentu. Są ewentualnie przeciwwskazania, natomiast zmierzam do tego, że trzeba omówić prawie że wszystko. Tak, to jest rzeczywiście ważne w tym. Za chwilę dopytam Cię o tą ciekawostkę a propos... Ale to szybciutko też dopowiem, jedno zdanie. Okej, okay, to dlatego, że jest klaustrofobia, to oczywiście są pewne czynności, które można. Można nie zgasić światła, można sobie ręcznikiem otworzyć drzwi i uchylić, jeszcze zrobić taką sytuację, gdzie po prostu ma jest poczucie dopuszczenia jeszcze kolejnej przestrzeni, jak to tylko float roomu. Więc to są te rzeczy, które zalecam. Natomiast ja nigdy nie mówię klaustrofobikowi, że to jest urządzenie, które możecie z tej klaustrofobii wyleczyć, albo przynajmniej nie będziesz czuł w środku tego strachu. I powiem szczerze, że mi się nie trafiło, ale tak mówiłem, jeszcze przerobiliśmy około 100 ludzi dopiero. Natomiast mam zaprzyjaźnione miejsca floatingowe w Łodzi, w Gdańsku. I oni jeszcze się nie zdarzyło, żeby Faustow wyszedł wcześniej i powiedział, że sorry, ale się boję. Mówię oczywiście o komorach. Dlatego liczę na to, że u nas będzie podobnie. Czyli tutaj też jest dobrym plusem tego miejsca również to, że nie ograniczamy tego miejsca dla danych osób społecznych, to po pierwsze, a po drugie rzeczywiście można też się w jakiś sposób przełamać, tak? Bo jeżeli klaustrofobik zdecyduje się na taki seans i później napisze na ścianie emocji było tak, tak lub inaczej, to następnym razem może przekazać też innym osobom z tym skorzeniem, bo ja wiem, że ono jest bardzo nieprzyjemne, ale gdzieś ta blokada może po prostu puścić. Nie musi, ale może puścić, tak? Mówiąc kolokwialnie. Także to jest ciekawostka też, myślę, że przydatna dla osób, które jeszcze nie miały okazji być w tym miejscu. Serdecznie zapraszamy. Centrum Floatingu, ulica Mikołaja Reja, 769 we Włocławku. Moim Państwa gościem był Krystian Świech, czyli pomysłodawca, właściciel tego miejsca. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. No i Krystianowi życzymy jak najwięcej osób, które skorzystają z tego miejsca, ale przede wszystkim dotarcia do umysłów tych ludzi, bo to jest chyba takim dodatkowym bodźcem też to, żeby faktycznie oprócz tego, żeby przesłuchali suchą informację,
poszli faktycznie, skorzystali na własnej skórze, przekonali się, czym jest. Zajrzeli w głąb siebie, bo to jest bardzo ważne w tym czasie, żeby szukać tej ciszy w tym natłoku po prostu informacji i obowiązków często i przepracowania wszechobecnego, żeby gdzieś tam zajrzeć w głąb siebie i się wyciszyć, to okazuje się bardzo ważne. No i właśnie to jest też taka ciekawostka dla osób właśnie 40-50+, które nie spotkały się do tej pory wcześniej z takimi miejscami, a także to, co mówił Krystian na samym początku naszej rozmowy, że kiedyś po prostu tych bodźców faktycznie tak wiele nie było i często jest tak, że no, musimy w jakiś sposób się na to przygotować, a to jest dobre miejsce, aby odseparować się na chwilę od otaczającej nas rzeczywistości. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To był program Gość WLC, a gościem programu był Krystian Świech.